Może zobaczymy tutaj tę wystawę, proszę Państwa, jeszcze inną wystawę. To nie jest noc muzeów, nie. No, że jesteśmy w Buwie, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, nie ulega wątpliwości. No ja rozumiem, proszę Państwa, że może takie wystawy, takie piękne rzeczy, ogrody, nie są dla takiego może bezdomnego, co się na słońcu wygrzewa, grzmija przed samym budynkiem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie może być w Warszawie żadnych podziałów na lepszych, na gorszych, na, wiesz, na przykład jak Michnik robi Państwa tutaj nagrody w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Michnik, no to wcale nie jest źle. Bardzo gościnny, bardzo miły, nawet mają zaproszenia dubeltowe, zaproszenia takie rezerwowe. Przyjmujemy gości. Tak. Do Poznania, bo to jest Nowego Sącza, tak? Akurat, proszę Państwa, różne miejsca na świecie. Nie wiem, czy Wy w ogóle o tym wiecie. Gdy nadaj nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, no ale że jesteśmy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to nie ulega najmniejszych wątpliwości. Tylko trzeba uważać, jak się schodzi ze schodów, aby nie połamać kości. Tutaj też podobne do galerii, podobne miejsce na Podskarbickiej 2, gdzie jest najnowocześniejszy w Europie Dom Kultury, ale to są inne. Jeszcze tych najnowocześniejszych tu jest wszędzie pełno wszystkiego w Warszawie. Ogrody, kanalizacja, ale w Babilonie, proszę Państwa, to jest w ogóle Babilon jeden z 7 cudów świata. Ja nie po to mówię, że tam było kolorowo zielono, zawsze w tym Babilonie, ale dlatego, że Babilon jest jednym z 7 cudów świata i z niego nic nie pozostało, tylko tabliczka. Tu było miasto Babilon.